Elżbieta Murawska, witam i zapraszam na kolejny przegląd Tygodnia Radia 5. W tym wydaniu pokażemy Wigilię w Radiu 5. Na Ciebie, Króle Prorocy, czekali, a Tyś tej nocy. Przypomnimy protest mieszkańców Olecka. Są przeciwni właśnie takiemu ośrodkowi, więc musimy na to reagować. Oraz pokażemy miejskie wigilie w Suwałkach i Wełku. Spotykamy się z mieszkańcami naszego miasta, by złożyć sobie życzenia. To jest taka piękna polska tradycja obok łamania się opłatkiem. Około 1000 osób protestowało w Olecku przeciwko lokalizacji w mieście ośrodka dla uchodźców. Manifestacja odbyła się na Placu Wolności w centrum Olecka. Mieszkańcy protestowali, bo niedawno dowiedzieli się, że jeden z przedsiębiorców wystawił miejscowy hotel do przetargu na prowadzenie ośrodka. Przetarg ogłosił Urząd do Spraw Cudzoziemców. To zrodziło obawy mieszkańców, którzy nie chcą problemów, z jakimi borykają się zachodnie państwa, które przyjęły uchodźców. No jest to wyraz solidarności, widać po tym, że pogoda nie jest najładniejsza, ale społeczności oleckie bardzo zależy na zamanifestowaniu, właśnie na pokazaniu swojego niezadowolenia, bo widać, że z minuty na minutę jest mieszkańców coraz więcej. I są przeciwni właśnie takiemu ośrodkowi, więc musimy na to reagować. Swój sprzeciw w sprawie działań rządu wobec Trybunału Konstytucyjnego wyrazili mieszkańcy Ełku. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Do zgromadzonych Ełczan dołączyli mieszkańcy Olecka, Pisza, Orzysza, Mrągowa czy Suwałk. Demonstranci mieli ze sobą transparenty z hasłami „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, rano nowy przepis będzie”, czy „Demokracja sama się nie obroni, stań po jej stronie”. „Chcemy demokracji, a nie władzy absolutnej”, mówili protestujący. Chodzi mi przede wszystkim o formę zmian, które mają to miejsce. Pewne rzeczy, no właśnie, które się odbywają nocą, a nie pod osłoną nocy, a skojarzenia, że noc służy innym celom niż tym właśnie zmianom. Przecież pewne rzeczy, które są możliwe zrobienia, to możemy zrobić o tak jak teraz, niech zawsze przy słońcu, ale po prostu w dzień, a nie noc. Chciałam zaprotestować przeciwko temu, co wyprawia rząd pana Kaczyńskiego w zasadzie, tak? Bo nie możemy tego nazwać naszym rządem. Przewrót konstytucji. Zdecydowanie. Tylu gwiazd sportu i kina w Suwałkach jeszcze nie było. Wszystko za sprawą 16. edycji mikołajkowego turnieju imienia Tomka Godlewskiego. Każdego roku charytatywne zawody przyciągają do miasta świetnych piłkarzy, reprezentantów kilku krajów oraz znanych aktorów. Stale się rozwijamy, ale świetna rodzinna atmosfera jest zawsze, mówi Dariusz Mazur, prezes Wigier i główny organizator zawodów. Turniej z roku na rok się rozwija i najpierw był to turniej krajowy, później międzynarodowy z udziałem Litwinów. Dzisiaj jest najbardziej międzynarodowo chyba w historii. Tym razem turniej rozpoczął się już w piątek. W swoistym prologu swoje umiejętności mogli zaprezentować 8-latkowie z najlepszych piłkarskich szkółek w Polsce. Zwyciężyły maluchy z Lecha Poznań, które w finale pokonały młodych piłkarzy Wigier Suwałki. Wieczór należał już do zespołu Lady Punk, który zagrał dla mieszkańców regionu w Suwalskim Ośrodku Kultury. Każdy podkreślał, że nie o wyniki chodzi, a o świetną zabawę i aspekt charytatywny. Podczas rozgrywanych spotkań nie brakowało jednak mnóstwa emocji, widowiskowych atrakcji oraz ostrej rywalizacji. Kiedy wychodzi się na boisko, to po prostu chce się wygrać, mówią zawodnicy. Mimo że daleko, droga taka sobie, ale co roku jesteśmy tu w Suwałkach, bo to jest cudowna impreza. Okazuje się, że bez względu na pogodę tutaj warto przyjeżdżać. Miejskie spotkania opłatkowe odbyły się w Suwałkach i Wełku. Przedświąteczne spotkanie odbyło się na placu Marii Konopnickiej w centrum miasta. Suwalczanie mogli złożyć sobie życzenia, podzielić się opłatkiem, wysłuchać kolęd oraz skosztować wigilijnych potraw. Była też szopka betlejemska z żywymi zwierzętami. Życzenia świąteczne złożyli wszystkim Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, oraz ksiądz moderator Jarema Sykulski, a miejscy urzędnicy z włodarzem na czele zaśpiewali zebranym kolędę. Kolejna Wigilia Miejska, po raz drugi na placu Marii Konopnickiej. Spotykamy się z mieszkańcami naszego miasta, by złożyć sobie życzenia, by podziękować również za mijający rok, by połamać się opłatkiem, pośpiewać kolędy. Na uroczystości, którą co roku organizują prezydent Ełku i biskup diecezji ełckiej, pojawili się m.in. radni miasta, powiatu i gminy, przedstawiciele miejskich instytucji, szkół i przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Było wspólne dzielenie się opłatkiem, nie zabrakło też kolędowania. Miejskie spotkanie opłatkowe rozpoczęły Jasełka, opowieść wigilijna, które w tym roku wystawili diakoni z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Nie ma Bożego Narodzenia bez Chrystusa. Jezus Chrystus, który narodził się
ponad 2000 lat temu w Betlejem, w grocie betlejemskim. Przyszedł na świat dla naszego zbawienia. Dzielenie się opłatkiem to piękna polska tradycja. Cieszę się, że mamy okazję wspólnie przeżywać radość z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, powiedział Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Jest taka piękna polska tradycja obok łamania się opłatkiem, by z jednej strony sobie życzyć, przeprosić za to, co złego zdarzyło się, no i oczywiście mieć nadzieję, że ten kolejny rok będzie lepszy. Pięciolecie świętował Aquapark w Suwałkach. Z tej okazji w południe wszyscy klienci mogli spróbować urodzinowego tortu, zwiedzić podziemia obiektu, a uczniowie i studenci do 26 roku życia mają 50% zniżkę. Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, przypomina, że to druga miła uroczystość w Aquaparku w tym roku. W czerwcu Aquapark zanotował milionowego klienta. Ponadto ten rok okazał się rekordowy pod względem liczby osób, które skorzystały z usług jednostki. Od 1 stycznia do dziś Aquapark zanotował 228 900 klientów. W związku z jubileuszem tak delikatną promocję postanowiliśmy prowadzić tutaj dla dzieci, młodzieży i studentów 50% zniżkę. Taką ciekawostką może dla tych, którzy technika interesuje, to jest zwiedzanie tutaj podziemi Boniecka, pod Niecką. Jest dosyć sporo ciekawej techniki. Powstały 5 lat temu Aquapark kosztował 45 milionów złotych, z czego połowę stanowiło unijne dofinansowanie. Miasto dopłaca do funkcjonowania jednostki od 1 200 000 złotych do 1,5 miliona złotych rocznie. Przyszłoroczny budżet miasta przyjęli suwalscy radni. Za zaproponowanym przez prezydenta planem głosowało 8 radnych z klubu Łączą Nas Suwałki i 2 z koła Platformy Obywatelskiej. Przeciwko było 9 radnych z Prawa i Sprawiedliwości, a 3 przedstawiciele bloku samorządowego i radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej wstrzymali się od głosu. W poprzedzającej głosowanie dyskusji Grzegorz Gorlo, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości, zwrócił uwagę na deficyt i liczący ponad 140 milionów złotych dług Suwałk. Nie ma zgody na kontynuację polityki, braku dyscypliny w zakresie wydatków bieżących, inwestowania na kredyt. A w odpowiedzi na zarzuty opozycji Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, stwierdził, że inne miasta mają wyższe wskaźniki zadłużenia, a zobowiązania nie stanowią żadnego zagrożenia dla miasta. Przy okazji uspokajał radnych i mieszkańców. Zapewniał, że proponowany budżet jest bezpieczny. Budżet jest budżetem bezpiecznym, że wszystkie argumenty, które przedstawiłem, są za tym, żeby utrzymać ten kierunek pozytywnych zmian w naszym mieście. Coroczne spotkania opłatkowe odbyły się w Radiu 5 w Suwałkach i Wełku. Przed świętami Bożego Narodzenia przy wigilijnym stole w naszej redakcji spotykają się samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni i przedsiębiorcy. Tak jak nakazuje tradycja, nie zabrakło dzielenia się opłatkiem, składania życzeń, 12 potraw oraz sianka pod obrusem. Czekali, a tyś tej nocy nam się objawił. To wszystko w dzisiejszym wydaniu przeglądu tygodnia Radia 5. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu w imieniu całej redakcji i zarządu Radia 5 zdrowych, spokojnych i pogodnych świąt. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.